Witam Rimworld. Co mogę powiedzieć tak naprawdę dziś, co będziemy robić? Myślę, że będziemy kontynuować to, co ostatnio, czyli rozwój oczywiście naszej kolonii. Badania już jakieś zaczęliśmy robić, więc te liście psychitu mam nadzieję, że niedługo nam się wyważą. Co oczywiście nam spowoduje, że nie będziemy musieli ryzykować się, jak dla mnie trochę. Faktem takim, że tego nie mamy zdolności, tak? Ani do ważenia tych liści. Mamy zasiane, to bardzo dobrze, ale nie możemy produkować tej herbaty. Cóż się problemem może okazać. Dobra, nasz rzemieślnik zajmuje się cegiełkami. Proszę bardzo, kolejne herbaty poszły. No i tak, jako że nasz badacz główny jest budowniczym, no to on sobie nie dokończy tego budowania, musi zrobić to osoba inna. Więc tego naga, tak naprawdę, chwilę obecną jest głównego rzemieślnika, wolę mianować go głównego budowniczego, bo on będzie mógł sobie tutaj zająć się wszystkim w ogóle. O! Ladies and gentlemen, we got this. Pierwszy rajd. Pokaż, jesteś śmieciarzem. Czyli masz subodporność, całkowitą anezoksyczność płuc, jeżeli jesteś zatruty, czujesz się lepiej. Odporność na uzależnienie pobudzacza. Również jesteś uzależniony od psychitu. Słabe gotowanie, stymulujące zanieczyszczenia. Ładne budownictwo, ładne społeczne, rzemieślnictwo, strzelanie, lenistwo, stymulujące. No jest taki, że mógłbym z niego zrobić niewolnika tak naprawdę, bo do niczego więcej mi się chyba nie przyda. Zrobię tylko klitkę 4 na 4. 3 na 3. 3 na 3. Dokładnie. Wstawimy tej drzwiczki i na razie będzie to po prostu miejsce do spania. Nawet ustawimy je tutaj, żeby wstawić mu lampkę. I do tego jakąś tam podłogę z... A, niech będzie z marmuru płyta. Proszę cię bardzo, ale to może poczekać. Przede wszystkim teraz chodzi o ściany. Dobra, mamy chwilę, żeby się przygotować, także odpalmy gierkę na trójkę. Na razie nie musimy się aż tak bardzo przyjmować. Ja tutaj dostanę po lewej komunikat, że ktoś zaczął na mnie najazd. Proszę bardzo, pierwszy ryż już zbieramy. W takim razie przestawimy tutaj od razu to na ziemniaka. I po zbiorach ziemniaka zajmiemy się, może zbieramy jakieś kukurydzy. Czy coś. Tu zmienię sobie na nocne, tak ładnie będzie wyglądać tutaj z zewnątrz, chociaż zostawmy to dzienne. Może coś innego. O, proszę bardzo, jest komunikat. Rozpoczyna atak. Nasz nag walczyć nie potrafi, także bierzemy swoich strzelców. I zobaczmy, z której strony przypuści nasz atak. Od dołu. Bardzo się z tego powodu cieszę. Schowajmy się tutaj za drzewami. Odporność w razie co i jedziemy. Pierwszy strzał oddany, niecelny. Drugi strzał, no, dostał z rewolweru. Dobrze, jeżeli go nie zabijemy, tak jak mówię, będzie nasz kolonista, raczej niewolnik. No, mamy powalenie, 6 godzin do zgonu. Nie zdążyłem, co prawda, jeszcze wybudować tej klatki, że tak powiem, ale to nic, weźmiemy sobie po prostu, przerzucimy łóżko. Uzależnienie od jointów na szczęście nie ma, więc to żaden problem. Zaklejstrujemy go, że tak powiem, brzydko kolokwialnie, i będzie naszym pierwszym niewolnikiem w kolonii, co myślę, że będzie bardzo przydatne. Poruszę szybkie przeniesienie tego łóżka. O! Coś, na co chciałem poczekać na komentarze, ale dobrze mi idzie gierka, chce mi się grać, chce mi się nagrywać. No dobra, zobacz. Wygląda to, że będziemy tu przez jakiś czas. Uważamy, że należy nazwać naszą frakcję. Nasza frakcja będzie się nazywać... Frakcja to... Kieribiru, a osada to Nahiti.
Dlaczego? Bo mi się podoba. Na szybko wymyślone. Może być. Okej. Mamy to. Mamy już przyniesione to. To łóżko. Więc weźmy sobie naszego... kogokolwiek tak naprawdę i umieńczmy już go. A żeby móc... zacząć od konwersji. Bóg naszej wiary. I następnie przejść do... przejść do zniewolenia. Dobra, musimy go zacząć leczyć, ponieważ zaraz tam że to będzie mógł śmierć, mamy za 4 godziny, za 6 godzin. No dobra, 8 godzin, kolega już przeżyje, uzależnienie od... cierpi na uzależnienie od psychi, tu 10 godzin tam zażyte. Myślę, że w ciągu tych paru dni uda nam się go tutaj przekabacić, tak brzydko mówiąc, na naszą... na naszą ideologię. I tak sobie myślę, że jeżeli już go będziemy zniewolonego mieć, albo wbudujemy to, tutaj będzie... można rozszerzyć podwójne łóżko, coś dla nich. Mi się wydaje spoko. Chyba źle ustawiłem priorytety, prawda? Czy ty jesteś następnym markiem? Nie, ty jesteś następnym markiem. Dokładnie. Nocny Marek, zapraszam do pracy. A ty do spania, kolego. Myślę, że akurat podłogę z wapna mogliby ci też wstawić. Akurat starczy, więc będzie spoko. Jednak zawsze przyśpiesz to troszeczkę na badania. Jeżeli jest czysto, nie ma ziemi, to badania będą przebiegały ciut szybciej. Nie wiem, 100%, ale możemy to tak naprawdę podkręcić do nawet 120 z tego, co kojarzy. Fajnie byłoby rzeczywiście laboratorium badawcze, ale to wszystko, tak jak mówię, w swoim czasie kolonia musi się rozwinąć. Musimy lecieć dalej po prostu. Shop sam się oswoił, super! Nie potrzebujemy takiego zwierzęcia, więc bierzemy sobie nasz autosloter. Autoubój. Takiego shopa, jeżeli będziemy mieli, od razu dajemy na zero. Nie chcę mieć żadnego shopa, jeżeli mamy kogoś, kto się zajmuje zwierzęcym. A nie mamy. Możesz to być ty. To będzie automatycznie takiego zwierzaka ubijał. Miejsce karawanu ustawię tutaj po to, żeby takie właśnie dzikie zwierzęta zanosić tutaj. Ustawmy sobie również mimo wszystko to kuchenkę elektryczną i niech ktoś te posiłki robi, bo nawet jeżeli nie potrafi tego robić, to będzie się uczył. To już będzie coś do przodu. Kapsuły ładunkowe. Z posiłkami dobrymi. Fajnie. Bardzo dobrze. To nam na pewno da. Na pewno da nam troszkę do przodu czasu. Jeżeli chodzi o właśnie. Ale z tym gotowaniem problemy, tak? Tutaj mamy już ryż zebrany, zasadzone ziemniaki, one będą rosły troszkę dłużej. Co mam nadzieję nam przyniesie dobry rezultat. Czyli ten ryż, który obecnie wytrzyma tam około tych 40 dni, nie schłodzony, to jest dużo. Nie musimy się za bardzo o to martwić. Ryż jest podstawowy, kolejni się nic do niego nie mają. Nocny Marek dzień. Jeszcze chwilę. Masz ustawiony sen, także powinieneś spać teoretycznie. Ale już budować płytki. Przestawić się w swoim czasie. Po prostu powoli, po kolei. Dobrze, bardzo ładnie schodzi nam ta ideologia. Myślę, że nawet możesz płacnąć jego konwersją. Dokładnie. To są takie specjalne zdolności dla takiego kapłana, który może sobie właśnie wykorzystać konwersję, czyli dodatkowo komuś skłonić go do tej zmiany jego ideologii. Na przykład kolonistą, niekoniecznie niewolnikiem, bo niewolnik może to sobie zrobić szybciej.
Drugie to jest umocnienie wiary, coś też bardzo fajnego. Czyli jeżeli ktoś z nas jest narażony na to, że straci jakby wiarę, naszą wiarę, to brzmi jak masło myślane, to możemy właśnie zaprzestać, wzmacniając tą naszą wiarę. Rada też jest spoko, ponieważ możemy czyjeś smutne, złe wspomnienie zniwelować. Na przykład jeżeli mamy takie, nie wiem, no minus, teraz to nie, ja powinienem będzie miał dokładnie minus 15 na nastroju za intensywny ból, albo nie wiem, próba konwersji mu się nie spodobała, jest głodny. Rada zniweluje to, czyli da równowartość najgorszego wspomnienia, czyli jeżeli mamy minus 15, to rada da na te plus 15, co nam wiadomo, będzie na pewno pozytywne. No i coś, co jest bardzo mocne, jeżeli chodzi o leczenie, to jest modlitwa za chorego. Taka modlitwa za chorego zwiększa 25% przyrost odporności i o 50% szybkość gojenia się ran. To jest bardzo dużo i bardzo szybko uzyskana tak naprawdę odporność. Zmieńmy to dla niewolników, dla więźniów, tu dla kolonistów. I po próbie konwersji tutaj przeniesiemy Maciego dokładnie już do swojego nowego pomieszczenia. Komfortów brak. No, także spokojnie możemy tutaj sobie kontynuować naszą sielankę, nasze życie. Te bloczki marmuru możemy znosić częściej tutaj. Jak lepiej, jak są pod ręką, będziemy mogli od razu więcej rzeczy robić. Dobra, pani się uczy tutaj gotować. Super. Przyda to się na pewno. Że ona gotuje, że nic nie ma do uprawy, co jest całkiem okej. Jeżeli mamy zagotowania, znakiem tego. Tragarzowanie i sprzątanie. Myślę, że możemy wznowić produkcję prostych posiłków przy tych czterech. Żeby tak co chwilę nie podchodzić do tej kuchenki i nie co chwilę nie robiła tych posiłków, to będzie słabe. Trzeba się zainteresować nad stołem dla kolonistów. Stawmy coś takiego. Jakiś stołek, krzesełko, a może wytrzymać stoł z marmuru. Po prostu, żeby nasi koloniści mogli sobie usiąść i zjeść w wyznaczonym do tego miejscu, a nie na kolanie, z ręki. Wiesz, to jest jak właśnie spożycie posiłku na ziemi plus 3. Konwersja. Bardzo się z tego powodu cieszymy. W tym momencie możemy tego niewolnika, tego więźnia zniewolić. To nam da kolejne ręce do pracy i poprawiony nastrój. A ten zalotnik dalej próbuje, no. Sorry, ale mamy już tej parę. Kupuje tego zwierzaka, ty jesteś treserem. Bijesz tego szopa. Oho! Nieźle. Co ty to zrobisz? Od razu. Produkcja, stół rzeźniczy. Na początek na zewnątrz będzie tylko syfnięty i powodowało w środku w formie krwi. Zbuduj najpierw to. Super. I możemy oprawiać stworzenia bez końca.
I mamy chwilę spokoju. Żadnych ataków. Nic złego się w kolonii nie dzieje. Możemy spokojnie dalej badać. Proszę bardzo, mamy niewolnika. Od razu przerobimy to dla niewolników. I teraz tak, niewolnik to też nie powinien wchodzić tutaj. Czyli ustawimy sobie... Zarządzajmy obszarem, nowy obszar, zmienimy mu nazwę dla niewolnik. Odwrócimy go i usuniemy stąd daną strefę. Dlaczego? Nie chcę, żeby tutaj niewolnik wchodził i widział broń i chciał się buntować. To jest słabe. Jeżeli chodzi o posiłki, to będziemy składować tutaj w preferowanych posiłek prosty. Zadaszymy to. To mu sposobności wystarczy. Dajmy mu harmonogram. A w harmonogramie niewolnik. Jak najbardziej możesz spędzać z nami czas. W rekreacyjnych tylko usuniemy herbatę psychitową zupełnie. No nie chciałem, żeby tego robił. I dania będziesz miał po prostu proste. Pasta odżywcza, proste posiłki. Zwłoki możesz jeść. Natury roślinne. To również. No, dokładnie. Proste posiłki będzie się na nas, nasz niewolnik. On więcej. Oczywiście nie będzie potrzebował. A ja chciałbym jeszcze, żeby moi lekarze, czyli nasza dwójka pierwsza, nosiła sobie po trzy zestawy medyczne. To jest zawsze coś do przodu. No dobra, i teraz tak. Ustalmy, co ten nasz niewolnik może robić. Na razie nic, bo jest oszołomiony. Rozumiem. Opiekunką może być tym asystentem. W chwili obecnej będzie naszym głównym budowniczym, rzemieślnikiem, sprzątaczem, tragarzem, a kowalstwem się później zajmie. Również nie mamy żadnych problemów. Na razie w kolonii jest bardzo przyjemne. Ponieważ nie trzeba się za bardzo przyjmować jakimiś najazdami, napadami. Żadnych powiadomień z prawej nie mamy, które informowałyby nas, że mamy jakiś problem w kolonii. Mamy żywność, mamy leki. Powoli do przodu, rozwój idzie. Tak samo nasz kucharz będzie się uczył powoli swojego nowego fachu. Tylko chciałbym zobaczyć, dlaczego on dostał oszołomienie. Podziurawiony strój masz. Strój plemienny? Nie, po prostu jest zniszczony. Jasne. Poproszę naszego kopacza, żeby powiększyć tę strefę. Meteory ze spresowaną stal daleko. Kawałek drogi. Na razie się nim nie przejmuję, jeżeli będę potrzebował więcej materiału w postaci stali, to się po prostu przejdziemy po niego. A na razie nie obchodzi mnie za bardzo. Ustawmy sobie w produkcji elektryczny stół krawiecki tutaj. Ponieważ potrzebne to jest nam do tego, aby faktycznie te lepsze rzeczy zrobić. Jak tkanina urośnie, będziemy chcieli zrobić obroże dla niewolnika, żeby zwiększyć jego tłumienie. Ponieważ niestłumiony niewolnik jest skłonny do buntu. Im większe tłumienie, Im niższe tłumienie, fajnie, tym niewolnicy są bardziej skłonni do buntów, do awantur z naszymi kolonistami, albo nawet między sobą. Areszt nie może wychodzić z domu, tłumienie to wiadomo, wyzwolenie to co to jest? Strażnik uwalnia tego niewolnika, niewolnik opuszcza mapę pieszo i wyszli do swojej frakcji. Lub egzekucja.
Strażnik zabije przez cięcie tego wolnika na miejscu. Zależy od tego, czy niewolnik, bo tak mówię, stawia opór, czy po prostu jest nieprzydatny. No, nasza kolonia na niewolnika będzie się opierać, ponieważ dzięki temu mamy o, niewolnik w kolonii plus jeden w nastroju. A to jest coś w chwili obecnej dla nas, no, potrzebnego, jakby nie patrzeć. No, ale prawdziwe. O temperaturę na razie dbać nie musimy. Ale możemy zadbać o ubranie. Jeżeli niewolnik ma problem z ciuchami, to możemy zrobić dla niego spodnie. Możemy dla niego zrobić koszulę. Czy koszulkę? Która z nich ma tej wieńczone? Jestem w koszulce. Barkowy bark, prawy bark. No tak, dla niewolników koszulkę i oczywiście pas. Pas, 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 pas niewolników. Nie, 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 nie chcę obroża. Czepek. Obroża niewolnika. Proszę bardzo. To są rzeczy, które chciałbym zrobić i również, jeżeli chodzi o niewolnika, takowy strój nadać. Niewolnik. Może nosić pas niewolniczy, może nosić spodnie. Proszę, ale te spodnie to i koszulę. Koszulkę. Dlaczego koszulka, a nie koszulę? Prosta sprawa. Koszulka mniej osłania, czyli przy takim ewentualnym biciu się z nim będzie większa podatność na obrażenia w daną kończynę. Najzwyczajniej dlatego to robię. Jednak strzelam, że rozbierał te komponenty, które spadły. I taki to urok posiadania posiadania. Własnego marka. Składowisko ustawione na poziom krytyczny z Ober. Okej, okay, zaraz zobaczymy, co chodzi. Zadanie wolnika. Zadanie. Damas Rectum, wspólnota ducha. To jest imperium. Tak. Proszę mocy, zająć się z nią goni. Okej, okay, dobra, jako że nasz nag jest w tym momencie strażnikiem, naszym tym kapłanem, to taki wytrzymały łakomczuk mógłby być w chwili obecnej naszym gwardzistą? Nawet nie wiem, jak go dokładnie nazwać. Co ty masz na sobie? Nic. No właśnie. Dlaczego? Matko Bosko, naprawdę to zrobiłem. Przepraszam. Ubierz się. Niestłumiony niewolnik. No. Jest niestłumiony, ponieważ obecnie jest w załamaniu nerwów. No dobra, i to jest dużo problemów, tylko dlatego, że ta dama pewnie nic nie może robić. Jest zając. Zając paskudnik. Czemu szczelać? Co ty masz? Więcej impulsów słonecznych. No to jest reputacja. To zostaw się jeszcze gniję. A pewnie wielu z was będzie się pytać w komentarz, dlaczego ten gościu z super strzelectwem ma rewolwer, a nie sztucer. Sztucer wolniej strzela. Co powoduje nam
To? Co powoduje to, że te obrażenia są zmniejszone w czasie. Mały DPS ma. Damage per second. A my tego nie chcemy, chcemy właśnie, żeby ten DPS był dość duży. Teraz tak, pokazywałem dużo rzeczy, które tu wyskoczyło, pozytywnych. Po prostu mamy teraz właściciela ziem, czyli ta mapa jest nasza. Nie jest po prostu taka. Dostępne jest zadanie w postaci ucytuowania naszego tutaj kolonisty wojakiem, no i... no i... ukończone zadanie. Także pozytywnym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to oczywiście pamiętajcie o łapce w górę. Subie z dzwoneczkiem, albo i nie, to już tak od was zależy. Komentarzu przyjemnym lub nieprzyjemnym, jakimiś paradami, pomysłami. A tymczasem nie tymczasem kończę. I mam nadzieję, że długo znowu się zobaczymy. Do zobaczenia i hej.